prosiliście, więc oto ją, czyli odcinek o tym, czy popularne leki przeciwwirusowe są skuteczne. Czy leki takie jak neozinę, pranozin, groprinosin czy eloprine zwalczają wirusy przeziębienia tak jak sugerują te reklamy? Jaka jest ich prawdziwa skuteczność i co właściwie wiemy o ich działaniu? No i czy warto je stosować? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to zostańcie ze mną. Wszystkie te wymienione leki oparte są na pranobeksie inozyny, czyli tzw. izoprynozynie. Od lat reklamy nieustannie przekonują, że zażywanie tych leków przynosi wiele korzyści, czyli skraca czas trwania przeziębienia, wzmacnia odporność i zwalcza wirusy przeziębienia, co zresztą bardzo wyraźnie sugeruje np. ta reklama. Znowu złapał infekcję. Muszę mu podać jakiś syrop. Ale wiesz, że jakiś syrop nie zwalcza wirusów, które wywołują infekcję? Naprawdę? Daj mu Neosinę Forte. Neosinę Forte działa przeciwwirusowo i podnosi odporność, żeby infekcje nie wracały. Niestety, leki oparte na izoprynozynie nie są tak skuteczne, jak przekonują producenci, a główny problem leży w tym, że zatrważająco często są stosowane niezgodnie z przeznaczeniem. Oczywiście neozinę, groprinosin i inne preparaty tego typu są lekami, więc muszą mieć udowodnione działanie. Pytanie tylko, czy tym udowodnionym działaniem jest właśnie zwalczanie wirusów, które wywołują przeziębienie. Zajrzyjmy do HPL-u, czyli do charakterystyki produktu leczniczego, w jakich przypadkach izoprynozyna powinna być stosowana. Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane wirusami herpes simplex typu 1 lub typu 2, czyli opryszczka zwykła, oraz herpes varicella zoster, czyli ospa wietrzna, półpasiec. Inne zakażenia o etiologii wirusowej, np. podostre stwardniające zapalenie mózgu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych. Według badań naukowych skuteczność izoprynozyny w zapobieganiu, leczeniu i skracaniu czasu trwania przeziębienia jest bardzo mała. Na tyle mała, że nawet NFZ nie chce refundować tego leku. A warto dodać, że refundowane są wyłącznie leki o potwierdzonej skuteczności. Ostatnie wskazanie według mnie jest w reklamie przekazane niezgodnie z prawdą, bo lek powinien być stosowany u osób o stwierdzonej obniżonej odporności, czyli nie u każdego pacjenta i jedynie w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych, czyli nie w przypadku każdego przeziębienia. Tymczasem w mojej opinii reklama niesie przekaz, że lek można stosować u każdego pacjenta i zawsze będzie on dobrym wyborem w zapobieganiu i zwalczaniu przeziębienia. Pewnie zapytacie, jakim cudem w takim razie ta substancja ma w ogóle status leku, skoro jej skuteczność w zwalczaniu przeziębienia i grypy jest wątpliwa. Już tłumaczę dlaczego. Izoprynozyna ma udowodnione działanie przeciwwirusowe, ale in vitro, czyli na szalkach, w laboratorium, w ściśle kontrolowanych warunkach. Jednak z dowodami na skuteczność in vivo, czyli na żywym organizmie, wyniki nie są już takie obiecujące, a przecież leki stosuje się jednak na żywych organizmach. Poza tym udowodniono, że ta substancja rzeczywiście podnosi liczbę limfocytów, ale to jeszcze nie oznacza, że skutecznie skraca czas trwania przeziębienia, łagodzi jego objawy, zapobiega jego powstawaniu czy skutecznie zwalcza wirusy przeziębienia. Warto dodać, że izoprynozyna nie jest substancją, którą odkryto niedawno, bo już w latach 80. prowadzono nad nią pierwsze badania, a kolejne badania potwierdziły te same wnioski. Otóż nie wykazano istotnej różnicy w częstotliwości zachorowań u pacjentów, którzy zażyli lek w porównaniu do placebo. Podobnie w przypadku czasu trwania infekcji oraz czasu, po którym ustępowały objawy. Wyniki tych badań nie dają dowodów na to, że pranobeksinozyny działa skuteczniej niż placebo w leczeniu przeziębienia, jego zapobieganiu i skracaniu czasu jego trwania. Zgłębiając temat izoprynozyny, na pewno natkniecie się na badanie z 2016 roku, w którym to napisano, że różnica w czasie do momentu ustąpienia wszystkich objawów grypopodobnych między grupami leczonymi nie była statystycznie istotna, ale wykazała szybszą poprawę u pacjentów z grupą otrzymującą pranobeksinozyny w porównaniu z pacjentami z grupy placebo. Oznacza to, że pranobeks inozyny w bardzo małym stopniu może wpływać na skrócenie czasu trwania przeziębienia. Ale z całą pewnością to badanie nie daje podstaw, by sądzić, że pranobeks inozyny jest bardzo skuteczną substancją w skracaniu czasu trwania przeziębienia i na tym właściwie to badanie powinno się skończyć. Jednak naukowcy postanowili trochę te wyniki uratować i przeprowadzili dodatkowo analizę podgrup i we wnioskach czytamy, że wyniki badań wskazują na bezpieczeństwo pranobeksu inozyny w leczeniu pacjentów z potwierdzonymi ostrymi wirusowymi zakażeniami układu oddechowego i potwierdzają skuteczność pranobeksu inozyny w porównaniu z placebo u zdrowych, nieotyłych osób w wieku poniżej 50 lat z klinicznie zdiagnozowanymi chorobami grypopodobnymi. I wszystko na pierwszy rzut oka wygląda obiecująco. Tylko nie jestem pewna, czy osoba bez solidnego warsztatu w czytaniu i analizie publikacji zauważy taki problem, jakim jest fakt, że to badanie wzięło pod uwagę różne podgrupy. Nie okazało się, że tylko w jednej z nich lek jest skuteczny. No i niestety, takie działanie to według mnie zwykłe naciągactwo, bo analiza podgrup ma sens dopiero wtedy, gdy na całej grupie pacjentów zauważymy istotny statystycznie wpływ danego preparatu. W innym przypadku jest to zwyczajne podciąganie wyników, które niekiedy może prowadzić do totalnie absurdalnych wniosków. Dodam jeszcze na koniec, że to badanie było sponsorowane przez producenta jednego z leków opartych na izoprynozynie, więc jest większa szansa, że konflikt interesów mógł zaważyć na wynikach. Na szczęście wykonano rzetelne badanie kliniczne i niestety ono również nie wykazało skuteczności izoprynozyny w leczeniu ostrych infekcji wirusowych dróg oddechowych. Neosine to numer 1 w Polsce. Bo naprawdę działa. Tymczasem reklama sugeruje coś zupełnie innego i w mojej opinii to jest bardzo nieetyczne zagranie marketingowe, bo te leki powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem, czyli nie na zwykłe przeziębienie czy grypę, tylko na przykład u osób, które mają stwierdzoną obniżoną odporność. A takiej decyzji nie powinno się wydawać na oko, tylko po uprzedniej konsultacji z lekarzem immunologiem. No i tutaj pojawia się problem, no bo niestety nasza służba zdrowia jest totalnie niewydolna, jeżeli chodzi o konsultacje z lekarzami specjalistami. No a warto dodać, że dorosła osoba przeziębia się statystycznie 3 razy w roku i to jeszcze nie świadczy o obniżonej odporności. Zapytacie pewnie, no to dlaczego lekarze to przypisują na potęgę? Przypuszczam, że częściowo z niewiedzy, a częściowo z braku etyki. Bo jak w każdym zawodzie są lepsi i są gorsi specjaliści i lekarzy to także dotyczy. Myślę, że lekarze, ale także farmaceuci zalecają czasami te leki z bezsilności, bo wciąż panuje przekonanie, że nawet na lekkie przeziębienie trzeba łykać jakiś syrop czy wziąć tabletkę, bo samo nie przejdzie. A kiedy pacjent dostanie jakieś tabletki, syropy, no to czuje się lepiej zaopiekowany przez lekarza, niż jak wyjdzie z zaleceniem leżenia w łóżku i wygrzewania się. Wiem, że wielu z Was się ze mną nie zgodzi, a właściwie z badaniami, bo możliwe, że Wam i Waszym dzieciom ten lek pomógł. Ale chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną sprawę. Aby taki lek jak neozinę czy groprinosin rzeczywiście miał szansę zadziałać, musi być stosowany minimum 5 do nawet 14 dni w ściśle określonych dawkach uzależnionych m.in. od masy dziecka. Krótszy czas stosowania nie przyniesie efektów. Tymczasem jest on stosowany wielokrotnie przez okres 3-4 dni i odstawiany, jak tylko ustąpią objawy. W związku z tym w tak krótkim czasie nie jest on w stanie zadziałać, więc nawet jeśli widzimy poprawę czy zupełne ustąpienie objawów, oznacza to, że stan zdrowia chorego i tak by się poprawił, nawet jeśli nie zastosowalibyśmy leku na izoprynozynie. Po prostu zdecydowana większość przeziębień mija nawet bez zastosowania powszechnie dostępnych farmaceutyków. Natomiast jeśli mimo wszystko zamierzacie stosować leki na izoprynozynie, to generalnie mają one bardzo dobry profil bezpieczeństwa i ich stosowanie rzadko wiąże się z poważnymi działaniami niepożądanymi. Ale nie powinno się ich stosować u osób, które mają stwierdzoną chorobę autoimmunologiczną, dnę moczanową, kamicę nerkową i hiperurykemię. Leki te mogą wpływać na wzrost stężenia kwasu moczowego w moczu i surowicy. No właśnie, no i jeszcze jedna ważna sprawa, bo czytając Wasze komentarze widzę, że wielu z Was łączy leki typu neozinę i witaminę C. A to jest błąd, ponieważ witamina C zakwasza mocz, a to w połączeniu z pranobeksem inozyny ułatwia wytrącanie kwasu moczowego, którego zbyt wysokie stężenie może doprowadzić do dny moczanowej, kamicy nerkowej, nadciśnienia tętniczego, niedoczynności tarczycy, zawału serca czy odwodnienia. Tak więc jeśli zażywacie preparaty na pranobeksie inozyny, to raczej nie zaleca się jednoczesnego stosowania witaminy C. Ok, to już wszystkie informacje, jakie dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się dla Was przydatny i dzięki niemu będziecie świadomie wybierać leki w aptece. Z pewnością macie już dosyć filmów o tym, co nie działa, dlatego jeden z kolejnych odcinków poświęcę preparatom, które rzeczywiście mogą być pomocne w leczeniu przeziębienia i mają dobry profil bezpieczeństwa, czyli są po prostu bezpieczne. W dużym skrócie, dla tych, którzy już wylądowali w łóżku i potrzebują natychmiastowej pomocy, są to preparaty oparte na cynku, wyciągi z pelargonii afrykańskiej, dzikiego bzu czarnego, jeżówki, olejki eteryczne na katar i oczywiście miód. Szerzej o nich opowiem w jednym z kolejnych odcinków, a żeby go nie przegapić, no to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. A jeśli wytrwaliście do końca tego filmu, napiszcie w komentarzu. W szpitalu Świętego Sadysty stosujemy technikę aktywnej rekonwalescencji. Do zobaczenia za niedługo. Cześć!